Już chyba jestem, kochani. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Ja jeszcze poprawię sobie tu mikrofon. Czekam na Was, kochani. Mam nadzieję, że dużo nas dzisiaj będzie, bo temat bardzo, myślę, że ważny. Będę mówiła dzisiaj o pasożytach. Dlaczego ja będę mówiła o pasożytach? Jestem z wykształcenia biologiem, mikrobiologiem, ale także 12 lat pracowałam w laboratorium badawczym, gdzie między innymi badałam pasożyty pod mikroskopem. Agusia, widać, słychać. Hej, 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 Dorotko. Słuchajcie, z dzisiejszego live'a każdy, kto udostępni tego live'a, otrzyma taki PDF, gdzie tam dokładnie będzie napisane na temat odrobaczania, na temat tego, co będę dzisiaj mówiła. Więc myślę, że słuchajcie, warto udostępnić mojego live'a. Ja czekam, a czekam, aż tutaj sobie przyjdziecie do mnie. Dzisiaj będziemy mówić też o troszeczkę o atopowym zapaleniu skóry, ale oczywiście będę mówiła jak również o innych objawach, które niestety, ale pasożyty wywołują. Także cześć, cześć Martusiu, zbieramy się. Ja poprosiłam o udostępnienie tego live'a, a kto udostępni, wpisuje słowo udostępnione. Ja to jeszcze powiem, jak nas będzie dużo więcej. Ja przede wszystkim zacznę od tego, żeby Wam przedstawić, o czym dzisiaj będzie na naszym spotkaniu, ale poczekamy. Jeszcze Facebook udostępnia, ja mam taki automat, że automatycznie jest udostępniany na mojej grupie Moc produktów żywnościowych diecie dziecka. Więc widzę, że Agusia już udostępniła, Dorotka udostępniła. Martę poproszę, żeby też udostępniła na grupach kursu messengerowych. Witaj Ula. Oleńka udostępniła, a Ania udostępniła. Bardzo, bardzo fajnie, słuchajcie. Także im więcej osób udostępni, tym więcej osób do nas przyjdzie i będziemy mogli za chwileczkę zacząć wszystko na temat odrobaczania. Na koniec będę, kochani, odpisywać Wam i odpowiadać Wam na pytania. Teraz będę chciała poopowiadać, przedstawić Wam takie najważniejsze rzeczy. Myślę, że to, co każdy z nas powinien wiedzieć, takie najważniejsze, podstawowe rzeczy. Także widzę, że tu, że Oleńka zaprasza też swoje koleżanki. Dokładnie udostępniamy, słuchajcie, widzę, że Angelika udostępniła, Madzie zapraszam, Kasię zapraszam. Tak, zapraszam, słuchajcie, wszystkich, bo słuchajcie, 21 już jest pełnia. I co tu zrobić? Czy mamy my, nasze dzieci, nasze rodziny mają jakieś teraz objawy, o których dzisiaj powiem? Także zastanówmy się, czy ten temat nie dotyczy nas. Także udostępniamy. A już w najbliższą niedzielę rusza kurs, jak wzmocnić odporność dziecka w ciągu 30 dni. Ten kurs będzie się łączył z tym, co ja będę dzisiaj mówiła. Dlaczego? Dlatego, że jeśli stworzymy prawidłową odporność dziecka i zharmonizujemy odpowiednio jego żołądek, jego cały układ hormonalny, układ odpornościowy, to tak naprawdę to nie będzie dla takiego pasożyta, dla takiego obleńca, płazińca i innych cudów, pierwotniaków, nie będzie to dobre środowisko, tak jak i dla bakterii czy dla grzybów. Więc tutaj chodzi też o to, żeby stworzyć tą bazę, a o tym wszystkim, o tej harmonii i zharmonizowaniu organizmu będę opowiadała na kursie, który rusza już w niedzielę, kochani. Także mamy ostatnią szansę, zostało bodajże 9 tylko miejsc na kurs, jak wzmocnić odporność dziecka w ciągu 30 dni. To jest ta jesienno-zimowa edycja, która będzie trwała 4 miesiące. Także naprawdę zapraszam, polecam. Do piątku jest ostatnia szansa kupienia kursu, myślę, że jeszcze w niskiej cenie, 398 zł, także naprawdę 4 miesiące, niecałe 400 zł, to nawet nie wychodzi, niech będzie 100 zł miesięcznie. Naprawdę to nie jest dużo, a macie pełne moje wsparcie i 4 miesiące bite wiedzy, wałkowania, uczenia się. I przede wszystkim właśnie tego wsparcia. Także zapraszam, kochani.
Macia napisała, jak chce obejrzeć, to oczywiście Lila nie śpi. Spokojnie, Maciu, to wszystko będzie nagrane. Możecie razem oglądać, ale dobrze by było, żeby już dziecko spało. Jutro jest pełnia. Wiesz co, Dorotka, ja sprawdzam na takim kalendarzu, że 21 jest pełnia. Nie wiem, czy jutro, czy to chodzi o to, że od 12 się zaczyna. Generalnie jeszcze rozmawiałam dzisiaj z panią doktor Gromczewską i właśnie rozmawiało się na temat 21. No zobaczymy, słuchajcie. Później jeszcze wrzucę te informacje, które ja znalazłam w internecie odnośnie pełni. To co? Jest już nas sporo. Jeszcze raz proszę Was o udostępnienie. Te osoby, które udostępniły, wpisują słowo udostępnione i do tych osób trafi PDF. Także ruszamy z prezentacją. To takie pierwsze zdjęcie naszej prezentacji. I lecimy z wiedzą, słuchajcie. O czym dzisiaj będę mówiła? Jakie są rodzaje pasożytów? Jakie badania należy wykonać, czy zająć się bardziej obserwacją, bo to też jest bardzo ważne. Profilaktyka. Jaka profilaktyka, jaką profilaktykę powinniśmy zastosować, zachować, o tym dzisiaj powiem. Jak naturalnie odrobaczyć, czy warto odrobaczyć naturalnie. Kiedy sięgnąć po środki z apteki i jakie najlepiej w danym pasożycie, że tak powiem. I właśnie jak to jest ten nasz temat, ten atopowe zapalenie skóry, jak to się ma do pasożytów. Tutaj troszeczkę też powiem o alergii, nietolerancji pokarmowej. Więcej o alergii, nietolerancji pokarmowej będzie także na kursie, który rusza już najbliższą niedzielę. Także jeśli ktoś też chce ten temat zagłębić, czy ma problemy z alergią, czy nietolerancją pokarmową, to warto także dołączyć do kursu. Jakie są rodzaje pasożytów? Ja zacznę może od takich najmniejszych, ale raczej bardziej takich, może można powiedzieć, ich jest można powiedzieć najwięcej, bo jednak jeśli jedno dziecko ma w przedszkolu owsiki, no to po prostu już wszyscy mają, tak? Jest to bardzo łatwo do zakażenia się pasożyt, gdyż jest to po prostu przez układ pokarmowy, tak samo jak glizda, glizdą można się zarazić. Jest to bardzo ważne, przede wszystkim o tej higienie będę mówiła. Tu na górze, słuchajcie, nad napisem owsiki, to są właśnie owsiki. One są cienkościenne i generalnie jakby na świeżym powietrzu nie mają racji bytu i raczej nie jest to taka forma przetrwalna, bo jajo to jest forma przetrwalna. Po środku tutaj mamy glizdę ludzką, glizdę zwierzęcą, są bardzo podobne, bardziej toksokara jest okrągła, a ascaris taka troszeczkę podłużna i może też mieć skórkę, jakby taką osłonkę, skorupkę pofalowaną, to będzie wtedy ascaris lubricoides, czyli glizda ludzka. I tutaj mamy to po środku. I to jest taka mocniejsza, ciężej do zniszczenia takie jajo. A tu mamy włosogówkę, no jest przepiękna. Ja uwielbiałam, jak pracowałam w laboratorium, oglądać pasożyty i znaleźć coś ciekawego. Słuchajcie, lambie, pierwotniaki, włosogówka, to właśnie tutaj mamy. Tasiemiec, uzbrojony, nieuzbrojony, też jest ciężki, jeśli się zakazimy. Motylica wątrobowa jest przywra, znajduje się w wątrobie, fasciola hepatica jest też bardzo no, niefajna, bo jednak tworzy bardzo dużo spustoszenia w organizmie ludzkim. Także nie będę wszystkich omawiała, ale te najważniejsze myślę, żeby na tym live'ie wam przedstawić. Jakie należy wykonać badania? Jeszcze tylko zobaczę, czy wszystko jest ok, czy nas jest dużo. Witajcie, zamieniam się w such. Witaj Radku. Jeśli dziecko ma owsiki, to mają od razu owsiki wszyscy domownicy. Tak, Dorotka, wszyscy. Chociaż jeśli mamy prawidłowo zakwaszony żołądek, mamy prawidłowo zharmonizowany układ trawienny, to nasz organizm, nasz żołądek przez układ trawienny zakażamy się, bo zjadamy jaja pasożytów, zjadamy jaja owsików, to po prostu jakby kwasy solne są tak
dostosowane do tego, żeby po prostu to pozabijać. A jeśli mamy luki, mamy troszkę wyższe to pH, to ten organizm niestety, ale doprowadzi do tego, że do tego jelita grubego dostaną się te już te osobniki, już te jaja i tam się po prostu wyklują, że tak powiem. Jeśli chodzi o owsiki, to rzeczywiście tutaj one w jelicie grubym bytują i tylko samica w fałdach odbytu składa jaja i właśnie dziecka to swędzi, czy dorosłego to swędzi, bo ona się wije, próbuje złożyć te jaja w fałdzie odbytu. I wtedy człowiek się drapie, ważne jest też paznokcie, o tym też powiem, i po prostu rozsiewa to, tak? W przedszkolu rozsiewa to wszędzie. Także, tak jak powiedziałam, jeśli jedno dziecko w przedszkolu ma, dzieci najczęściej mają słabą ten układ trawienny. Jeszcze około 7 roku życia dopiero to się wszystko pięknie wykształca, jeśli oczywiście jest prawidłowa dieta, to w tym przedszkolu można powiedzieć, wszyscy mamy owsiki, tak? Także tutaj warto rzeczywiście zająć się tą profilaktyką i też po prostu obserwacją dziecka. Ja tylko przypomnę, że te osoby, które udostępnią Life'a, otrzymają taki specjalny PDF, gdzie tam będzie już dokładniej napisane, co na lambie, co na owsiki, to wszystko też, co powiem, ale dodatkowe będzie też, można powiedzieć, dawkowanie, o, że tak powiem. Kasieńka udostępniła, Wiola udostępniła. Cześć Basieńko, widzę, bardzo się cieszę, że jesteś. No to wracamy, słuchajcie, do badań. Czy ja jestem za tym, żeby profilaktycznie się odrobaczać? Wiecie co? Nie. Kiedyś rzeczywiście miałam takie zdanie, że dziecko to się odrobacza tak jak psa 2 razy do roku, na wiosnę, później wraca z wakacji, czyli taki sierpień, wrzesień, żeby poszedł do szkoły, żeby ta odporność była. Teraz uważam, że tak powinniśmy wzmocnić odporność, tak jak ja cały czas o tym mówię, o tym złotym środku, o tym naszym żołądku, żeby tak wzmocnić pracę tego żołądka, jeść te ciepłe rzeczy, tak? Bo to nawet jak będziemy jeść cały czas surową sałatę, która nie będzie myta, no to mamy większe prawdopodobieństwo zarażenia się na przykład glizdą, tak? A tak jak ja mówię, gotowanie, 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 to jaja są zabijane przez wrzątek. Także tutaj rzeczywiście lepiej słuchać tych rad z tymi ciepłymi posiłkami, z tymi ciepłymi zupami. Jakie zrobić przede wszystkim badania? Podstawa to badanie kału. Ja tutaj proponuję Felix, Stalową Wolę, ale także firmę 4Active. Też bardzo fajne doświadczenie mam i też moi pacjenci robią właśnie te w tych trzech laboratoriach. Kiedy robimy? Najlepiej zrobić to w pełni, wtedy, kiedy jest ten cały rozwój i ten moment, kiedy jest ich najwięcej. Robimy w pełni, tak? Tutaj na 21 października można także zrobić badania z krwi, przeciwciała. Tutaj, jeśli chodzi o badanie kału, to możemy zbadać owsiki, możemy zbadać lambie, możemy zbadać, co możemy zbadać? Glizdę, toksokara, włosogówka, ale na przykład także możemy, co myślę, że też jest lepszym badaniem, bo nie zawsze właśnie w kupie możemy znaleźć, w badaniu kału możemy znaleźć jaja pasożytów, bo jednak to jest coś malutkiego, a materiał jest duży. I takie badania parazytologiczne są obarczone bardzo, bardzo dużym błędem, tak zwaną niepewnością. Badania z krwi, kochani, to można zrobić przeciwciała. W gliździe jest to IgE, przeciwciała IgE, w lambli, Giardia lambia, jest to przeciwciała IgA, IgM i IgG. I tutaj, jak oceniam i dostaję wynik badania, to IgG jest to, ono będzie, jeśli ktoś był kiedyś zakażony, nawet jakby został wyleczony, to może to się pojawić. Wtedy sprawdzamy IgA i IgM. I to wtedy jest potwierdzenie aktywności zakażenia, czyli w danym momencie pacjent jest zakażony i trzeba to leczyć. IgE całkowite, eozinofile to są takie podstawowe badania, które też mogą być podwyższone wtedy, kiedy pojawiają się pasożyty, czyli eozinofile i IgE, przeciwciała IgE całkowite.
Tutaj mamy to samo. Aha, tutaj jeszcze tylko dopisałam, że pod mikroskopem, słuchajcie, pod mikroskopem możemy zaobserwować, tak jak powiedziałam, owsiki, motylicę wątrobową. I tutaj w tej motylicy wątrobowej specjalnie tutaj jeszcze dodałam to, że można inaczej. Też warto sprawdzić enzymy wątrobowe aspart i ALAT, aminotransferaza alaninowa i asparaginanowa. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że odwrotnie, jeśli na przykład zbadamy sobie parametry wątrobowe i one będą podwyższone, czy to może być jakieś problemy z wątrobą, to jest to jakby taki trop odnośnie fasciola hepatica, czyli tej motylicy wątrobowej, tej przyfry. Bardzo często się zdarza, że przy wysokich enzymach wątrobowych może to być na przykład problem z żółtaczką, czy mechaniczną, czy to jakieś zakaźne problemy, ale także trzeba wziąć pod uwagę, że może to być przywra. Tutaj zrobiłam takie zdjęcia, żebyście zaobserwowali, że jak my możemy się zarazić, tak? Lambią czy glizdą. Tutaj po lewej stronie, nie wiem jak to wy widzicie, lewa, prawa, ale ten większy obrazek to jest lambia, czyli tak samo z pożywieniem, z wodą, z surowizną możemy się zakazić. Dlatego pamiętajmy, myjemy ręce, myjemy warzywa, myjemy owoce, zanim jeśli jemy na surowo, to pamiętajmy o ich umyciu, bo jest to właśnie przez przewód pokarmowy. Tutaj taką formą przetrwalną są oczywiście takie cysty w lambiach, a tutaj przy rozwoju glisty ludzkiej tak samo to wszystko funkcjonuje bardzo podobnie i też jakby skałem możemy usuwać właśnie te jaja pasożytu, formę przetrwalną i glizda ma podwójną osłonkę, czyli jest takim twardym jajem i naprawdę, naprawdę ciężki do zlikwidowania. Ale na pewno gotowanie w tym pomaga. Objawy. No właśnie, kiedy się martwić i kiedy sięgnąć w ogóle po temat odrobaczania, tak? Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałam, jeśli nic się nie dzieje i nie mamy objawów, o których zaraz przeczytam, to nie ma potrzeby. Każdy ma pasożyty. Od razu mówię, czy Wam się to podoba, czy nie. Każdy z Was ma pasożyty. Tylko teraz pytanie, jaka jest ta ilość i czy one żyją sobie z nami w symbiozie, czy po prostu coś się tam dzieje w naszym organizmie nie tak. Na przykład, jeśli mamy problemy skórne, coś tu się dzieje z naszym ciałem, mamy atopowe zapalenie skóry, możemy podejrzewać, że to są problemy odnośnie pasożytów, czy właśnie takie zmiany pod kolankami, jak tutaj zrobiłam. Układ ze strony układu oddechowego mamy częste infekcje, częste zapalenie oskrzeli, ale także astma. Glizda jest bardzo częstym powodem astmy. Oprócz tego, że to jest nagromadzony śluz, tak? Ale tak jak kiedyś mówiłam, że śluz to jest po prostu pożywka. Czyli jeśli mamy prawidłową dietę odśluzowującą i jemy, tak jak ja opowiadam, zdrowo, to rzeczywiście ta astma nie będzie dawała nam tak dużo objawów, gdyż po prostu nie będzie tego śluzu, tej wilgoci. Ale to na inny temat. Najważniejsze są tutaj objawy, że jeśli mamy astmę, to czy te duszności, czy coś się dzieje z układem, ze strony układu oddechowego, to warto zbadać te przeciwciała i w pełni zrobić badanie kału. Obgryzanie paznokci. To bardzo często jest przy owsikach, także pamiętajmy, paznokcie muszą być obcięte. U dzieci też może być nadpobudliwość, może być też problemy ze snem, dziecko lata po całym łóżku, wybudza się z krzykiem, z płaczem. Tutaj różne mogą być problemy także ze snem. Zaburzenie łaknienia, dziecko nie ma ochoty jeść. Jeszcze widzę, że tego nie dopisałam, a teraz mi się przypomniało. W okolicach pępka, jak mamy pępek, to może być tak, że jest ból, wystąpi ból dookoła pępka, tak? Dziecko boli brzuch po zjedzeniu czegoś, przed zjedzeniem, w ciągu dnia i pokazuje dziecko, gdzie boli, tak? I pokazuje na pępek, nie pokazuje niżej, nie pokazuje wyżej, tylko właśnie na pępek. Zgrzytanie zębami, tak, zgrzytanie zębami to też jest często właśnie tutaj objaw owsików. Warto wtedy, gdy dziecko zgrzyta zębami, można mu zajrzeć do odbytu i zobaczyć, czy tam po prostu samica nie szaleje ze składaniem jaj. Zobaczę, czy mam
Mam jakieś pytania. Asiu, to początek, które badanie najlepiej zrobić z krwi? Od czego najlepiej zacząć, żeby zobaczyć, czy są pasożyty? Te wszystkie badania najlepiej po prostu zrobić ogólne w Feliksie badanie parazytologiczne. Apatia. No tak, 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 bo tak naprawdę te pasożyty zjadają to, co ty jesz. I nie masz siły po prostu, jesteś taka apatyczna. Choroba lokomocyjna też, bo tak słyszałam, że to glista. Nie, ja pierwszy raz słyszę. Nie, ja nie słyszałam. Podkrążone oczy. Podkrążone oczy też może być, choć bardziej tu bym powiedziała, że są problemy z nerkami. Z nerkami, ze słabością, przy dzieciach niedoborowych często mogą być podkrążone oczy. Dobrze, badanie koło jakieś ogólne, czy jakieś konkretne powinniśmy zrobić? Najlepiej takie badanie właśnie, gdzie będziemy mieć owsiki, glizdę, włosogłówkę, lambię. Takie podstawowe są takie jakby zestawy, nie tylko w kierunku owsicy, tylko po prostu taki zestaw tych podstawowych pasożytów. I też oczywiście, tak jak powiedziałam tutaj, jeśli idziemy w kierunku na przykład problemów z wątrobie, tak, no to po prostu idziemy w stronę motylicy wątrobowej. Jest już nas troszeczkę sporo, także tylko chciałam przypomnieć, że te osoby, które udostępnią teraz tego live'a i wpiszą słowo udostępnione, to każdy z Was do końca tygodnia, nie jutro, od razu mówię, bo jutro wyjeżdżam do Gdańska, do końca tygodnia będzie dla Was wysłany taki skrypt, co jak właśnie dokładnie. Postaram się oczywiście jutro jak najszybciej taki skrypt PDF, gdzie wszystko będziecie mieć, co, dla kogo, na co. I też o tym, o czym mówię teraz. Także udostępniamy, udostępniamy. Widzę, że Anetka udostępniła. Ja nie słyszałam, żeby choroba lokomocyjna miała związek z glizdą, ale się dowiem, ale się dowiem. Lecimy dalej. Objawy mamy i wtedy dopiero możemy pomyśleć o takim chemicznym odrobaczaniu, jeśli rzeczywiście jest to duży problem. Ale możemy także spróbować najpierw naturalnie. Ale co z profilaktyką? Bo dla mnie profilaktyka to jest podstawa. Czyli prawidłowa dieta, ograniczenie słodyczy. Nie może być dieta składająca się tylko ze słodyczy, bo to tylko będzie namnażało nam, albo inaczej, tworzyło środowisko dla pasożytów. Jeśli chodzi o astmę, to tu też bardzo ważny jest nabiał, który w diecie nie powinien być. Produkty przetworzone, no bo tak jak już kiedyś powiedziałam, organizm kompletnie nie ma pojęcia, jak to strawić, co z tym zrobić, więc tego w diecie być nie powinno. Dieta? Ok, ale higiena. Ja nie jestem fanką, żebyśmy myli dzieci co 5 minut. Jak leży 3 minuty, to też można zjeść, no żartuję, ale generalnie tutaj ja będę mówiła o tej higienie, ale nie jestem za tym, żeby aż sterylizować dzieci, tak? Tutaj zrobiłam piaskownicę, a dlaczego? Dlatego, że kiedyś miałam takie bardzo fajne spotkanie z taką panią parazytolog, panią doktor, która właśnie zajmowała się różnego rodzaju właśnie badaniami związanymi, parazytolog, związanymi jakby w jakich miejscach najwięcej można znaleźć pasożytów, przede wszystkim piaskownice i parki, aleje, gdzie po prostu wzdłuż chodzą psy, w piaskownicach załatwiają się koty i niestety, ale to jest źródło, największe źródło pasożytów. Ale pamiętajmy o myciu rąk, ale też nie wyjaławiamy się, tak? Nie myjemy się co 5 minut. Mycie warzyw, mycie owoców jak najbardziej jest bardzo ważne. Ja polecam wszystko jeść gotowane, więc nie będzie problemu w tym momencie z takim, z tym, że jakiś tam owsik sobie leży na marchewce. Prasowanie bielizny osobistej. To jest bardzo fajne, to jest bardzo, bardzo dobre, bo tak naprawdę tutaj też zachowujemy to ciągłe nadkażanie się, tak? To wszystko fruwa i tak dalej, jak samica na przykład owsików się wylęgnie, to niestety, ale tych jaj jest ogrom, czy w pościeli, czy na majteczkach, czy na piżamce. Warto, żeby tą bieliznę osobistą przeprasować. Pranie ręczników i pościeli w 90 stopniach. Kiedyś się gotowało. Kiedyś to wszystko było gotowane w garach i może też było mniej tych pasożytów, ale rzeczywiście pamiętajmy o tym, żeby włączyć to
pościel, po prostu na to gotowanie, czy tam na ten jak najwyższej stopni, 90-95 stopni, procent napisałam, ale stopni powinno być, to jest mój błąd. Rzeczywiście taką, jaką macie możliwość nastawienia na pralce, ja mam chyba 95. Ale to jest jeden z bardzo ważnej, tak zwanej profilaktyki. Naturalne odrobaczanie. Jeśli chcemy spróbować naturalnie, proszę bardzo, jest glizda. Na glizdę bardzo fajnie działa orzech włoski. Ja to wszystko w tym PDF-ie, za udostępnienie tego live'a Wam wyślę. Glizdę stosuje się tak, że 14 dni na przykład olej włoski, później 14 dni, jeśli ktoś stosuje homeopatię, można zastosować Cina CH9, później 14 dni orzech włoski, 14 dni tutaj Cina 9, CH9. I tą glizdę naturalnie, oczywiście przy odpowiedniej diecie, bez słodkiego, można też wybić. Ale myślę, że jeśli ktoś ma astmę, ktoś ma poważne problemy, to ja bym osobiście porządnie po prostu odrobaczyła. Owsiki, no tutaj myślę, że wiemy, że świeże pestki dyni, olej z pestek dyni, a tutaj dodatkowo Wam powiem, myślę, że to dla wielu będzie zaskakujące albo nawet nie, może nie wiedzieliście o tym, ale mydło Bambino, zwykłe, najtańsze mydło Bambino ma środowisko zasadowe i ono bardzo fajne jest, takie jakby też można powiedzieć właśnie profilaktyce czy naturalnym odrobaczaniu, gdyż, tak jak powiedziałam, samica w odbycie składa jaja owsików i w tym momencie przed pójściem spać fajnie jest i dobrze jest profilaktycznie i jakby w stronę naturalnego odrobaczenia przeciera się odbyt, a rano myje się tym mydłem Bambino pupkę dziecka. I te dwie naturalne metody będą także niwelowały rozsiewanie się tych jaj i po prostu jakby nie przedstawienie prawidłowego środowiska, tak? Bo w tym momencie takie środowisko będzie bardzo, bardzo złe dla takiego wsika do rozmnażania się. Mieszanki ziołowe. Można też kupić różnego rodzaju mieszanki ziołowe, ale ja też Wam w tym PDF-ie za udostępnienie pokażę taką, tam jest chyba piołun, takie naturalne 3 czy 4 składniki i warto. Warto też na przykład zioła szwedzkie stosować, które na przykład ja stosuję profilaktycznie u siebie, także myślę, że warto też iść w takie naturalne odrobaczanie, profilaktykę i naturalne odrobaczanie. W PDF-ie podasz dokładną ilość, jak odrobaczać orzechem? Tak, ja zrobiłam nalewkę z orzecha oraz syrop orzechowy na miodzie. W taki sposób odrobaczać dziecko syropem. Takim syropem na miodzie nie odrobaczysz według mnie, bo rozumiem, że nie nalewką. Wiesz co, to kupuje się takie specjalne wyciągi z orzecha i one to są wyciągi gorzkie. Co zamiast orzechów włoskich, jeśli jest alergia, zamiast homeopatii, jeśli się nie chce? No niestety, tutaj już trzeba zastosować chemię, o której zaraz powiem, ale też spokojnie tutaj będziemy także, ja Wam opowiem, co jest dobre, a co jest złe, że tak powiem. O, widzę, że tutaj jest zachwalanie naszego Radka Kisielewskiego. Oleje są najlepsze. Tak, potwierdzam. Mam nadzieję, że Radek mnie nie udusi, jak powiem, że można u Radka zamówić olej z pestek dyni świeżo wytłoczony i na drugi dzień jest u Was. Ten olej, jak Radek dzisiaj wytłacza, no dzisiaj to pewnie nie, jest 20:30, ale jak rano wytłacza, daje kurierowi chyba tam do 13, 14 i na drugi dzień jest już u Was. Bardzo, słuchajcie, dziękuję za udostępnienie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Także każdy, kto udostępni mojego live'a teraz, najpierw udostępniłem, to otrzyma tego PDF-a. Tak, mieszanki ziołową też dostaniecie. W książce Zioła dla dzieci mam też przepis na zmielone ziarenka czarnuszki z miodem. U Radka jest też olej z czarnuszki, który można kupić. I też Radek ma olej lniano-czarnuszkowy, jest petardą. Mam od Radka mieszankę olej dyni, dynia, czarnuszka, len, sztos. Oczywiście, Radek to moc w naturze normalnie. Natalia udostępniła, Polinka udostępniła, bardzo Wam dziękuję, Sylwia też. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo teraz jest, myślę, że ważny temat odnośnie
chemicznego odrobaczania, ale też chciałam Was, oczywiście warto też to skontrolować z lekarzem. Zobaczymy, czy mamy pytanie. Tak, apteczne środki. Już słuchajcie, zaraz Wam powiem. Gdy występują objawy, takie, które nie dają rady, żeby naturalnie zadziałać, albo próbujemy działać naturalnie, a to jednak nic nie daje, to niestety trzeba zastosować chemię. Ale pamiętajmy, to nie jest antybiotyk, to nie jest steryt. Antybiotyki wychładzają. Wiadomo, że to też nie jest obojętne, tak? Bo cokolwiek wkładamy do ust, to nie jest obojętne, ale jeśli rzeczywiście mamy bardzo silne atopowe zapalenie skóry i się okazuje, że powodem jest, na przykład powodem są owsiki, i mam bardzo dużo takich przykładów, że dziecko po zwykłym wzięciu, ja nawet to specjalnie mam, pyrantelum, wszystko pięknie zeszło, dieta, zioła, to wszystko jest ok. Czasem trzeba zastosować chemię. Czasem ja daję rady naturalne, ale czasem mówię, proszę pójść do lekarza, żebyśmy osłuchali, zobaczyli ucho, bo no, nie da się wszystkiego zrobić naturalnie. Wszystko zależy, jaki jest stan wyjściowy danego pacjenta. Ale tutaj z tych domowych, niestety aptecznych środków, co ja polecam? Gdy występują objawy i wyniki badań, należy zastosować chemiczne odrobaczanie. Owsiki, przede wszystkim pyrantelum lub wermox. Wermox jest bodajże na receptę, pyrantelum nie. Działa na przewód pokarmowy, więc tak naprawdę te dwa środki nie działają na krew, nie przedostają się do krwi, więc tak naprawdę przelatują tylko i nam czyszczą ten układ pokarmowy. Jeśli już mamy glizdę, że tak jak już powiedziałam, glizda działa na cały organizm i może sobie poszaleć i na przykład zagnieździć się płucach, to rzeczywiście tutaj przedostaje się do krwi. Tutaj bym zastosowała zentel i naprawdę, ja jestem moc w naturze, ale jeśli się coś dzieje, to nie jest takie proste, żeby wszystko zrobić dietą. Możemy dietą później wspomóc organizm i profilaktycznie nie doprowadzić do kontynuacji tego, co się dzieje. Tutaj mamy też Giardia lambia. Ja polecam chlorofinalin, będziecie mieć to w PDF-ie napisanego dokładnie, ale tutaj jeszcze pan doktor Ozimek na przykład poleca tynidazolum, to jest antybiotyk, to jest taki silny lek, więc ja zawsze staram się spróbować, żebyśmy to spróbowali zrobić naturalnie, właśnie tym chlorofinalinem. Kiedyś chyba nie było lambli, bo wszyscy jedli tabletki na gardło, jak ja pamiętam, jako cukierki prawie, właśnie ten chlorochinaldin w przeszłości, jak byłam mała. Cinna CH9 to jest środek, to są te kuleczki z homeopatii. Tak jak już tutaj widziałam, że Aga nie, na przykład nie chce używać, to rzeczywiście, jeśli nie chcemy, to nie używamy oczywiście. Ja polecam, gdyż nawet jeśli zastosujemy czy zentel, czy pyrantelu, to między jedną dawką a drugą tych 14 dni warto zastosować na przykład taka Cinna CH9, bo ona nie pozwala rozwijać się tym pasożytom. Ale oczywiście ja też rozumiem osoby, które nie mają ochoty na homeopatię. Ale tutaj dla tych, kto lubi i uważa, że to jest ok, to polecam. Właśnie, ale co po odrobaczaniu? Tak, no bo się odrobacza i to wszystko tam zostaje. I patrzę, czy macie, kochani, jakieś pytanka. Dlaczego trzeba powtórzyć kurację? Dlaczego? Dlatego, że mamy tak. Mamy jaja, samica składa jaja. Te środki chemiczne czy naturalne działają na osobniki dorosłe. Jajo jest formą przetrwalną. Tak, jest jajeczko i tak naprawdę to jest taka skorupka. I żaden związek chemiczny, jeśli ono jest zamknięte i nie jest uszkodzone, to ono się nie dostanie. Nie dostanie się tutaj jakieś tam związki, na przykład nie wiem, z pyrantelum, na przykład. Tak? No akurat tutaj mówię teraz o na przykład o glizdzie ludzkiej, tak? Ascaris lumbricoides. I teraz tak, weźmiemy te wszystkie leki. Ale muszę się napić, przepraszam. Po wzięciu tych leków osobniki dorosłe będą zabite.
a z tych jaj będą się wykluwały nowe. Więc w tym momencie po 14 dniach trzeba powtórzyć tą kurację. Na przykład jak jest Vermox rano i wieczorem w pełni, to po 14 dniach trzeba znowu wziąć rano i wieczorem Vermox na przykład. Czy Pyrantelum, tak jak jest na opakowaniu odnośnie, słuchajcie, odnośnie wagi. Tak, ja tu specjalnie sobie ulotki pozałatwiałam. Tak, ile kto waży, tyle tabletek, ile kto waży, tyle tego płynu. Ja tylko powiem z doświadczenia, odnośnie jeszcze, na chwileczkę tylko się pokażę, to Pyrantelum to jest taka zawiesina. I znam przypadki, gdzie ze względu na to, że jest substancja czynna, to jest ok, i ona tam ma za zadanie to wszystko to pozabijać, emponiatu, pyrantelu emponiatu, to pewnie ten związek czynny, ale także mamy sorbitol, czyli E420 i znam osoby, które są bardzo silnie na to uczulone. Czyli po wzięciu takiego syropu i też pamiętajmy, odrobaczamy się rano, nie odrobaczamy się na noc. Niektórzy mówią właśnie o nocy, ale nie wiemy, jak nasz organizm zareaguje, tak? Więc warto, czy zioła próbujemy, cokolwiek, nigdy nie na noc. I a propos tego E420, osoba dostała silnych bóli, wymiotów, biegunki i naprawdę może była zakażona, ale to też mogło mieć jakby spowodowane tymi związkami chemicznymi w tym pyrantelum. To pyrantelum w tabletkach, to trzeba rozgnieść, jest od 17 kg, no więc pewnie mniejsze dzieci bardziej będą musiały wziąć w płynie. Ale oczywiście, jeśli owciki są, a nie profilaktycznie. I wracamy teraz do tego, co po odrabaczaniu. Ja proponuję węgiel. Ten węgiel aktywny, który tutaj wzięłam, chyba Biohumus to się firma nazywa, ale oczywiście obojętnie jaka firma, tylko żeby nie było w tych kapsułkach, tam z jakąś miętą. Taki pół łyżeczki na drugi dzień po odrobaczeniu, na drugi dzień pół łyżeczki wypić. Oczywiście nie robimy tego, nie wiem, przez miesiąc czy przez tydzień, bo jednak będzie problem z zaparciami. Tutaj mamy diatomik, czyli ziemię okrzemkową. Ja tu troszeczkę takiej mam, dostałam od dr Gromczewskiej. Dostałam, słuchajcie, nigdy tego jeszcze nie stosowałam, ale jak będę się odrobaczać kiedyś, to rzeczywiście fajnie jest zastosować tą ziemię okrzemkową, ale także profilaktycznie. To zaraz o tym też powiem. Ziemia okrzemkowa dla dorosłych pół łyżeczki, dla dzieci 1/3, rozpuścić w pół szklance, czy tam u dzieci troszkę mniej. O tym wszystkim będzie w PDF-ie dla tych, co udostępnili mojego live'a. Także ja proponuję tą ziemię okrzemkową, a później warto tą ziemię okrzemkową, bo bierze się na drugi dzień, a później na przykład raz w tygodniu robić sobie taką, bo to się robi na czczo, zastosować taką ziemię, tylko czyli 1/3 łyżeczki dla dziecka rozpuścić, żeby to wypiło, bo to blokuje zasiedlanie się tych płazińców, obleńców, pierwotniaków, tych wszystkich robactw i warto tak profilaktycznie to zastosować. Tam raz w tygodniu i tak dalej. I probiotyki, no bo jednak jeśli zastosujemy zentel, zastosujemy przede wszystkim nie zentel, bo zentel, no zentel też działa na układ przewodu pokarmowego, ale też na krwiobieg, ale jeśli zastosujemy pyrantelum i zastosujemy Vermox, to one działają na przewód pokarmowy i myślę, że warto zastosować też dobrej jakości probiotyki. Ja proponuję na przykład Narinę. Także inne to też wpiszę Wam wszystkie, które proponuję w tym PDF-ie. I jak stosować? Stosujemy probiotyki na noc i najlepiej na mnożone, na przykład na twarożku z migdałów. O tym też Wam napiszę, o tym też jest na mojej stronie. Mam taki przepis na twarożek probiotyczny. Bo wtedy jak te bakterie z tej ampułki czy z płynu się namnożą, to one wtedy będą bardziej biodostępne i bardziej polecą do tych naszych jelit. Ale jest to bardzo ważne, żeby po takim odrobaczaniu zastosować probiotykoterapię. Tak, kurki są fajne, tylko należy pamiętać o temperaturze ich suszenia. O tak, dokładnie, słuchajcie, kurki są bardzo dobre. Ja mam suszone kurki, dzisiaj dostałam od mamy i też dodaję do zup. Oczyszczać w trakcie odrobaczenia czy po? Po.
Coś tutaj, coś razy 10. Zabija dorosłe, ale zanim zaginą, znoszą nowe. Dokładnie tak, zabija dorosłe, ale zanim zginą, noszą 10 razy więcej jaj niż zawsze jest ich więcej. Dlatego też jest dobrze właśnie zastosować to, co pochłania te wszystkie zanieczyszczenia. Asiu, czytam gdzieś, że także super są suszone, zmielone kurki na pasożyty. Wiesz coś o tym? Tak, o tym mówi Tombak. Tak, rzeczywiście ma to bardzo dobre działanie. Ja też osobiście profilaktycznie używam kurek i dopiszę Wam do PDF-a kurki. Dokładnie tak. Kurki, kurki, kurki. Kurki są bardzo fajne. Justyna, nie musisz powtórzyć po 14 dniach. Wszystko zależy, jakie robaki. Dlatego odrobaczanie na własną rękę nie jest proste. Można często tylko wkurzyć lokatorów, plus dużo ludzi zapomina o usuwaniu toksyn. Usuwamy toksyny, słuchajcie. Usuwamy toksyny, jest to bardzo, bardzo ważne. I też pamiętajmy, żeby ta dieta nie była cukrowa, tak? Bo jednak te pasożyty uwielbiają cukier, uwielbiają namnożenie się wtedy i mają po prostu piękne pole do popisu. Coś z Rossmanem jest w tym. Polecam Joy Day probiotyk w płynie, teraz nawet dostępny w Rossmanie. Tak, nasza Madzia mikrobiolog robiła kiedyś badania i właśnie mówiła o tym, że one są rzeczywiście przebadane i jest najwięcej przeżywalności tych właśnie, słuchajcie, probiotyków Joy Day, takie w płynie. Tylko ja nie polecam tych jakichś tam smakowych, bo to jest od razu dodatek tej słodkości, czy tam tych aromatów. O. Czyli tutaj jeszcze na koniec, dzisiaj cały wykład miał być na temat pasożytów, a atopowego zapalenia skóry, ale tak naprawdę to jest tylko objaw, to nasze atopowe zapalenie skóry. Podstawa to jest to, żeby zbadać, dostosować troszkę profilaktyki, prawidłowo zrobić badania i wtedy prawidłowo odrobaczyć, zobaczyć, co tu się dzieje, tak? No bo inaczej będziemy. Zmiany skórne może powodować owsiki, glizda, może także powodować przede wszystkim też lamblię. Bardzo dużo zmian skórnych powodują lamblię. Glizdy najmniej. Glizda to tam ona uwielbia być astmą i wejść właśnie w płuca. Wykluczyć alergię i intolerancje pokarmowe. Często po odrobaczaniu, słuchajcie, problem znika. Miałam dużo takich przykładów, że po odrobaczaniu wyszła glizda, ktoś wziął zentel. I nagle, nie wiem, alergie, czy przy owsikach, alergie czy intolerancje pokarmowe zniknęły. Czasem nie wystarczy jednego badania w zwykłej przychodni, gdzie tam ci mówią, o dziecko już nie ma robaków, a eozinofile po prostu w świat, tak? Tutaj warto czasem zastosować i przede wszystkim jakby objawy, tak? Obserwacje. Że dziecko jest nadpobudliwe, dziecko obgryza paznokcie, dziecko w pełni nie może spać. Zobaczcie, jak 21 jutro, pojutrze, przez te najbliższe 2-3 noce, jak wasze dziecko będzie spało i wy. Jeśli chodzi o to atopowe zapalenie skóry, to oczywiście pamiętajmy o prawidłowej pielęgnacji skóry, odpowiedniej diecie, odpowiednim nawilżeniu skóry. I tutaj dodałam informację, że taka regeneracja skóry pod względem diety będzie dzięki białemu ryżowi, kapuście pekińskiej gotowanej, wywarze z wołowiny, jak również na przykład biała rzodkiew. Tak, to też wszystkie produkty białe, które wzmacniają płuca, będą wzmacniały nam jelito, a jelita, a płuca to skóra, więc całokształt zupy, zupy, zupy. Ciepłe zupy, białe zupy z białych warzyw, to będzie ten czas. Teraz jesieni, żeby właśnie wzmocnić to jelito grube, płuca, a to automatycznie wzmocnimy właśnie skórę. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Pasożyty są wśród nas tak naprawdę, więc pamiętajmy o tym, żeby zadbać o tą higienę, żeby pieski nie były w naszych, słuchajcie, piaskownicach, żeby też nasze zwierzęta odrobaczać. Prawidłowa dieta, tak jak powiedziałam, bezcukrowa, beznabiałowa, bez produktów przetworzonych. Warto zrobić badania, jeśli mamy te objawy, o których mówiłam, i jeśli już odrobaczamy, to w pełni, na przykład 21 października. O, pyk i kurs. I na koniec kurs.
Jeśli chcemy, słuchajcie, prawidłowo zharmonizować organizm, doprowadzić do tego, żeby ta dieta była prawidłowa, a nie wiemy, jak to zrobić, chcemy też odrobaczyć albo inaczej. Mamy też dziecko, które ma zmiany skórne, mamy różnego rodzaju objawy. Łączy się to też z pasożytami, ale też z dietą, z alergią, nietolerancją pokarmową. To właśnie na kursie, jak wzmocnić odporność dziecka w ciągu 30 dni, o tym wszystkim będę mówiła. Jest to 3-miesięczne wsparcie. Nie ma osobnego live'a i modułu na temat pasożytów, ale jeśli będziecie chcieli, żebym z Wami to zrobiła, poruszyła ten temat, to ten kurs jest dla Was, a ja jestem dla Was do dyspozycji. Także myślę, że te 9 osób szybciutko zapełni mi kurs. Pozostały 9 miejsc. I 24 października w najbliższą niedzielę się widzimy. A do piątku, czyli mamy jeszcze tylko środę, czwartek, piątek, 3 dni, cena kursu jest 398 zł. Ja jutro jadę do Gdańska na zajęcia Pomoc Ziołolecznictwa i przez te 3 dni będzie mnie mało, ale mam nadzieję, że Wy będziecie oglądać te live'y, udostępniać i właśnie dołączycie do mojego kursu. A ja Wam teraz odpowiem na resztę pytań. Ale widzę, że też Dorotka odpowiada. Probiotyk należy trzymać w lodówce, czy taki probiotyk z Rossmana nie jest na starcie skreślony? Ja nie wiem, jakie jest, wiesz? Nie wiem, jaki jest probiotyk w Rossmanie. Jeśli chodzi o Joy Day, on nie musi być w lodówce. On może być w temperaturze pokojowej. Niektóre są na przykład Dicoflor chyba, Narinę na pewno musi być w lodówce. No ja polecam na przykład Narinę, bardzo fajny skład. I też taki ostatnio z Agnieszką, tą od czapek, co ma te piękne kolorowe czapki, właśnie podpowiedziała mi o takim dobrym probiotyku, że ktoś tam to bardzo, że jest przebadany na pewno. Także rzeczywiście też Wam wrzucę do tego PDF-a, może będziecie chcieli, tylko on kosztuje 89 zł. To wiem, taka półlitrowa butelka. Bioprobiotyk, jakoś tak. Wspaniały kurs, polecam. Polecam kurs Asi Bombar, informacyjna pomoc bezcenna. Bardzo się cieszę. Ale mamy pytania. Czy przy pasożytach występuje zawsze kandida, czy to jest niezależne? To jest niezależne. To jest niezależne. Dziękujemy za szczegóły, zrozumiały przekaz wiedzy. Dziękuję. Czy mamy jeszcze, słuchajcie, jakieś pytania? Po odrobaczeniu polecam również chlorofil w płynie Nature Sunshine. Chlorofil. Chlorofil, pamiętajcie, że wychładza, jest zimny i ja nie wiem, jakoś tak wolę chyba jednak ziemię okrzemkową i zwykły węgiel. Ja bym bardziej w to szła. A topowe zapalenie skóry może zostać po odrobaczeniu, co wtedy? Dieta. Dorotko, ja zawsze patrzę całościowo. Dieta przy atopowym zapaleniu skóry, dieta, alergie, nietolerancja pokarmowa, pasożyty, tam jest bardzo dużo, czy gorąco, czy to też trzeba zastosować dietę. Dieta to zawsze. Zastosować zioła z medycyny chińskiej. Ja też współpracuję z Grażyną Kidawską i ona na przykład czasem trzeba zastosować zioła z medycyny chińskiej. Także tutaj, jeśli mamy duży problem z atopowym zapaleniem skóry, rzeczywiście to trzeba wielofalowo po prostu zastosować. A herbata jęczmienna na atopowe zapalenie skóry? Jeśli mamy problem z glutenem i problemy z pszenicą i ogólnie z glutenem, gliadynami, to ja bym tutaj herbatki jęczmiennej nie dała. Jeśli chodzi o takie rzeczy, chlorofil, herbatka jęczmienna, ona będzie nam wychładzać, tak? Więc ona będzie nam pomagać złagodzić objawy, ale nie będzie to przyczyna, a ja szukam przyczyny, czy pasożyty, czy alergie, czy nietolerancje pokarmowe. Znajdźmy przyczynę. Z jakiej przyczyny, czy z gorąca, czy z zimna, no z gorąca, a to powiedzmy pani z góry jest z gorąca, czy z wtórnego gorąca. Najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli przyczynę. Dorotko, u nas pomogło na pewno odrobaczanie, dieta bez pszenicy, bez nabiału, bez cukru. Homeopatia, biorezonans, suplementy, probiotyki. Nie umiem powiedzieć, co z tego dokładnie, czy może właśnie podejście holistyczne. Dokładnie, Justynka, właśnie chodzi o to, tak jak ja podchodzę. Tutaj trzeba wszystko wziąć pod uwagę, tak? Emocje też przy atopowym zapaleniu skóry są bardzo, bardzo, kochani, ważne.
I jeszcze tu mam, kochani, na koniec taki odnośnie mojego kursu, który do piątku będzie po 398 zł. Takie kilka zdań tylko bym chciała na koniec Wam powiedzieć. Jakie korzyści z tego kursu będziecie mieli, jeśli dołączycie do mojego kursu? Dowiesz się, jak prawidłowo żywić swoje dziecko. Dieta dostosowana do konstytucji Twojego dziecka. To będzie bardzo, można powiedzieć, indywidualny kurs, gdyż każdy będzie miał swój post. Post opisywany swojego dziecka. Będzie 50 osób na kursie i 50 postów. Dam radę, spokojnie, mam Martę i będzie wsparcie. Ola będzie mi pomagać, Sylwia, Dorotka, będzie elegancko. Dieta dostosowana do konstytucji. Będziemy dobierać konstytucję i będę Wam pomagała, jakim Wasze dziecko jest typem. Jak większą moc mają, jak wielką moc mają zioła? Jak, dla kogo, po co i kiedy możemy zastosować zioła? Jakie badania zrobić na alergie, na nietolerancje pokarmowe? Tutaj więcej powiem o tych alergiach. Jeśli ktoś będzie miał wyniki badań, wrzucacie mi na maila, ja go udostępniam w prezentacji i omawiam, lub możecie wrzucić także na grupie kursu. Dowiesz się, jak naturalnie działać przy infekcji. Myślę, że to też jest bardzo ważne. Dostaniecie skrypt, w którym będziecie wszystko mieli od A do Z. Co zrobić przy gorączce, przy kaszlu, przy katarze, przy biegunce, przy zapaleniu ucha. Wszystko wydrukować, mieć zawsze przy sobie. I bezcenne 4 miesiące. Jest napisane 3-miesięczne wsparcie, ale już zmieniłam. 4-miesięczny kurs i 4 miesiące wsparcia na grupie Messenger. 398 zł. 100 zł miesięcznie, 4 miesiące, to nie jest dużo. Słuchajcie, naprawdę to nie jest dużo. Także bardzo Was zapraszam na kurs, jak wzmocnić odporność dziecka w ciągu 30 dni. Pojawiłam się. Lecę do Was. Czy macie jakieś pytania na koniec? 55 minut gadałam. Czy macie jakieś pytanka na koniec? Ja już czytam. Ola, oj tak, bez kursu byłoby licho. Asiu, wspomnij o ratach. Dokładnie. Słuchajcie, mamy 4 miesiące, teraz kurs kosztuje 398 zł. Możemy go rozłożyć na 4 raty lub na 3. Nic tu nie będzie więcej płacone, tylko można po prostu rozdzielić to na 3 raty i przez 3 miesiące kolejne płacić bez problemu. Także dobrze, Martuś, że przypomniałaś. Myślę, że to jest bardzo ważne. Dużo osób już skorzystało, połowa właśnie z możliwości kupienia kursu na raty. Jeśli ktoś też chce wziąć udział, znaczy ktoś chce moje konsultacje, to także jest taki pakiet, że razem z moją konsultacją i wtedy ta konsultacja jest o 50 zł tańsza. Także myślę, że warto też wybrać pakiet. Kochani, wrzucę Wam na temat mojego kursu, jak do niego dołączyć. Jeśli ktoś chce na raty, musi napisać do mnie. Grażynka, ja bym chciała się zapisać. Kochana, to zapraszam Ciebie, bardzo, bardzo się cieszę. Można na raty, można bezpośrednio, link będzie tutaj na górze. Także myślę, że kochani, te 4 miesiące warto dołączyć do kursu. Agusia, kurs ekstra, super wydane pieniądze na zdrowe dzieci i rodziny. Bardzo, bardzo fajnie. Kochani, czy dzisiaj dostaliście bombę wiedzy? Czy pomogłam Wam w wyborze probiotyku, sposobu odrobaczania? Czy był wartościowy live? Mam nadzieję, że tak. Bardzo polecam kurs Asi. Zmieniło moje podejście do odżywiania. Bardzo, bardzo się cieszę. Asia, porządny kawał dobrej informacji, bardzo przydatne. Dziękuję, Radek. I ja polecam oleje Twoje. Olej lniany z czarnuszki, rzepakowy. Rzepakowy bez Roundupu. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, prawda, Radek? Także kochani, ja życzę Wam spokojnej nocy. Bardzo dziękuję za udostępnianie. Każdy, kto udostępnił mojego live'a, otrzyma PDF-a. Tam będzie miał cuda, po prostu cuda. Myślę, że warto mieć takiego PDF-a i życzę Wam spokojnej nocy. Dziękuję za obecność. Buźka, pa!